Witajcie moi kochani, już w odcinku 20 z Q&A 6. Ja jestem Lukas Somonato i myślę, że bez niepotrzebnego przedłużania przejdę odpowiadać na wasze pytania. Już 20 odcinek, tak, jest już 20. Ale seksi woman tam na dole. Jak ci się podoba, to nie wiem, spróbuj coś więcej. Jestem na polu sam. O, nic fajnego być gdziekolwiek sam. Szczególnie na takim polu jakimś. Deszcz pada mi na głowę i zaraz się zesram, choć wysrać się nie mogę. No, nie zaciekawa sytuacja, naprawdę nie zaciekawa. Trrrn, a gdzie ten dziadulec? Przepraszam, ale jaki dziadulec, bo chyba nie jestem w temacie. Co się stało z twoim YouTube'em? Bo widzę, że motyw YouTube'a w tle się zmienił. No po prostu jest jasno, teraz wcześniej był taki ciemny. To się może zmieniło. Ta, sapie to się ten? W sumie nie wiem, czy ktoś tu się sapie, bo nic nie widziałem. Warszawskie bloki? Cóż, na żywo żadnych nie widziałem. Pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolico Polski i chu... Nie przeczytam tego. Wiem, żeby się zrymowało, ale nie. Sorry. Zaśpiewaj to. No dobra. It seems today that's all you see is violence in movies and sex on TV. But where are those got old-fashioned values on which we used to rally? Lucky there is a family guy, lucky there is a man who positively can do all the things that make us laugh and cry. He's our family guy. Ciekawe, no ciekawe. A teraz zaśpiewaj dziesiątkę różańca. Widzę, że już zaczęłaś. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Okej. Okay. Myślę, że nie ma potrzeby dalej śpiewać tego, bo przecież każdy wie, co dalej przecież jest. Odpowiedź to mały czerwony trójkąt. Mógł być trójkąt, no. Kto powiedział, że musi być jedna odpowiedź do zagadki? No kto powiedział? Odpowiedź. Nie padał deszcz. Mógł nie padać, a mogli po prostu być gdzieś schowani. Przecież kto powiedział, że to musi być parasol? Prawda. To były zagadki, gdzie więcej niż jedna odpowiedź. Mówisz, z zagadkiem nie podstawki, znaczy tylko się zastanowić. Ta, weź ten macie czas zastanowić, bo przecież no... Wy to robicie no już pod odcinkiem, a ja na odcinku muszę... I za bardzo nie chcę tracić czasu na pewne sprawy. No, czwartek przecielony jest w tym pytaniu, tej zagadce. Owszem, może i jest, ale ja tłumaczyłem też, jakby to wyglądało w sensie geograficznym, na mapie. W świecie. Czy ja mam z 200 IQ, że odgaduję te zagadki? Może i masz, może i nie. Ja tam nie wiem. Jak nie ma? Usunęłeś mi komentarz. Wyjaśniałem tutaj nawet, że nic nie usuwałem, bo jednego dnia normalnie go widziałem, a później już go coś nie widziałem. I to mnie zdziwiło, ale myślałem, że ty go po prostu usunąłeś. No, jak mówić Lukasy XD, nieładnie. Poza tym, jak mogłeś widzieć go wczoraj ten komentarz, jak ja go dzisiaj rano dodałem? Mogłem się pomylić, jak mówiłem. Każdy ma prawo do pomyłek. O Jezus, ale nuda, co robić? Kurde, 11:40, a mi się już spać chce. Co zrobić, żeby nie spać? Cóż, nie wiem co zrobić. Mi też od ostatnich czasów zachciała się iść wcześniej spać po prostu. Że leżę na łóżku i nawet nie czuję, kiedy zasypią. Ale skutek jest taki, że to w ten sposób wcześniej wstaję, no i nie zasypiam. Nie muszę się martwić o to, że zaśpię do szkoły. Więc skutek pójścia, wcześniejszego pójścia spać, jest nawet dobry. Powtarzaj za mną. Mutafo. Okej, powtórzyłem. Znasz taką piękną przyśpiewkę?
Legia tu, a lechmistrz Polski, nasza duma Wielkopolski. Oko za oko, mistrzostwo za ząb, kolejarz mistrzem jest co rok. Nie, akurat tej przyśpiewki nie znam. Co sądzisz o ostatnim meczu Lecha Poznań? Co sądzę? Tyle, że meczu samego nie oglądałem. Kiedy koniec sezon Q&A? Dopiero co jakiś czas temu sezon ten się zaczął. Na razie, póki trwa, niech trwa. Szedł Mojżesz przez morze jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez morze cytrzyski szły. Paluszki cytrzyski nie mogą być duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby. Trochę machty jest tu sens. Naprawdę ciekawy wierszyk, naprawdę. Truchtem tratują okrutne krowy Rebeki mebel alabastrowy? Cóż, nie wiem, czy Rebeka kiedykolwiek miała krowy, ale nie wszystko, co w Biblii, zostało opisane w Biblii. Gdzie mam dostać twój autograf? Cóż, nie ma jakiegoś specjalnego miejsca, do którego musielibyście się udać. Wystarczy poprosić tylko i już. Kiedy jakiś vlog ze szkoły? Mógłby być vlog, ale pierwszy zasadniczy problem, nie miałby mnie kto tam nagrywać. Więc to jest niestety problem. Cena płaszcza wynosiła 460 zyta, sklep wprowadził promocję minus 50% na wszystkie towary. Ile wynosi cena płaszcza w trakcie promocji? Przecież to banalne. No co, wynosi tyle i tyle pieniędzy, tyle i tyle. Promocja na wszystkie towary. Oczywiście sytuacja moim zdaniem mało jest realna. Bo to by raczej sklepowi się nie opłacało. No chyba, że dużo sprzedaje, ale wątpliwe. Jeśli tak, to wychodzi mi 225 zł i 40 groszy. To będzie w środku ceny płaszcza. Znajdź liczbę, która zmniejszona o 36% daje pierwiastek z 44. No, ciekawe, ciekawe. Jakby go tak rozbić, to wychodzi 2 pierwiastki z 11, jakby go tak sobie jeszcze uprościć. Dobra, to jest ciekawe. Może zaraz znajdziemy. Szukanie w głowie tak średnio, ale od czegoś jest kalkulator. Akurat mam w telefonie, bo nie chce mi się szukać za bardzo. Tego z plecaka. Spróbujmy, bo zmniejszono 36%. To spróbujmy jakąś zwiększyć o 36%. Czyli teraz... Nie ta cyferka. No... Liczba wychodzi mega duża, jak tak popatrzeć. Ale tak zaokrąglić, tak w przybliżeniu, to jest jako tako 9. Tak przynajmniej wychodzi, no chcę sobie zrobić jakieś sprawdzenie. Odjąć 36%. No jako tako, bo jak... Teraz sobie porównam chwileczkę, dajcie mi chwilkę. No tak około 9-10 tu wychodzi. Jeśli dobrze policzyłem, oczywiście. Ale jeszcze sprawdzenie zawsze, oczywiście. Powiedziałem 9, ale się może okazać, że... Może to nie być 9. Bo teraz sobie sprawdzam 10, tak na wszelki wypadek. Wychodzi tyle. Wychodzi tak coś pomiędzy 10 a 9. To pewnie też jakaś liczba pierwiastkowa, ale nie chcę mi się dokładnie teraz szukać, bo za dużo czasu mogłoby to zająć. Elo Benz, fajne intro. Trochę za krótkie. Czy ja wiem, jak dla mnie to i tak jest trochę za długie, trochę długie wydaje mi się, no ale... Ważne, że jakieś jest. A gdzie outro? Cóż, kiedyś myślałem, czy nie zrobić jakiegoś outro, coś końcowego, ale gdzieś z tego zrezygnowałem, bo nie miałem jakiegoś na to pomysłu dobrego. Płyniemy jak rakieta? Czas w sumie płynie, tak szybko jak rakieta. Czas owszem, by się tu zgadzał. Lady Punk? No, interesująca lady. Masz pytania do widzów? Czy ja wiem, czy ja mogę mieć do was jakieś pytania? Chyba nie. Hannah Montana, Montana, Montana. Skądś to kojarzy, to coś takiego leciało kiedyś na Disney Channel, ale to wiele, wiele lat temu. Do Lewiatana jeden krok. Coś tam dalej było, ale nie pamiętam za bardzo. To zupa Romana.
Jeśli jego to jest zupa, to lepiej może nie ruszać. Usuwasz komentarze czasami? Nie wiem, o co ty mi teraz podejrzewasz. Kiedyś mówiłem, chciałem wprowadzić taką praktykę, żeby usuwać takie... niecenzuralne... tego typu, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego, bo nie byłoby to moim zdaniem trochę w porządku. Niech ktoś wytłumaczy, kim on jest i czy jesteś związany z MC Squad. Owszem, Voldemort dobrze powiedział, że jestem, to prawda. MC Squad, dość popularny zdaniem kanał, w sumie... no, jako tako popularny, w sumie 16 tysięcy ma subskrybentów obecnie posiadający, zajmujący się tworzeniem całkiem ciekawych, wciągających i interesujących serii fabularnych z Minecrafta. No aktualnie wiem, że miesiąc, dwa temu wypuścili tam bodajże jakiś zwiastun do Minecraft The End. Planowali jako taką serię, ale od tego czasu cisza. Czy Discord, Skype? Cisza, nie wiadomo, co się ma dalej dziać. Seria jako tako pojawił się filmik do serii i od tego czasu ani nic nie widu, ni słychu. Czego brakuje? Dobre pytanie, zależy co masz na myśli, czego może komu brakować. Ja tu wbiegam w to jak w pogo, spróbuj zaśpiewać, może to lepiej, spełnia tego ode mnie oczekujesz. Ja tu wbiegam w to jak w pogo, i kręcę się z tym w koło, i dymi się tu że zmieniają mordo w niego zioło, ja tu wbiegam w to jak pogo, ej, i kręcę się z tym w koło, ej, i dymi się tu że zmieniają mordo w niego zioło, ej. Jola lojalna czy nielojalna? Zależy, czy jest wierna komuś, czy nie jest jako tako. Dziwna sprawa? A jaką może teraz ci sprawę chodzić? No, wiele spraw jest dziwnych. A skoro tu uważasz, że jakaś jest dziwna, to pewnie to jest prawda. Założysz swoją partię polityczną? Nie, od razu mówię nie. Nie. Z tego względu, że nie lubię mieszać się w politykę. Polityka mnie zbytnio nie interesuje. Wiem, teraz widzę, pójdę cię głosować, ale tak jak mówiłem, ja i polityka, nee. Konfederacja. O, tu już zaraz wszyscy popierali tę konfederację. Lukaso, chcemy serwer Minecraft, jak chcesz, to ci pomogę w tworzeniu, chętnie. Kurde, no na razie widzę po tobie, że ty chcesz. Może ktoś jeszcze chce, ale na razie tylko widzę, że ty chcesz. Czemu wszyscy chcą na konfederację? Janusz Korwin-Mikke to cudowny człowiek patriota. Poza tym uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. No w sumie to są twoje poglądy. Masz do tego prawo. W końcu jest wolność poglądów. To właśnie 13 października zagłosuję na konfederację w wyborach parlamentarnych. Też powinieneś na nie zagłosować jako zerowy obywatel. Na kogo zagłosuję, na tego zagłosuję. To wszystko się okaże w tę niedzielę. Czy zastąpisz Belmondziaka w Mobyn? Ja miałem kogoś zastępować i nie wiem, czy bym się do czegoś tam nadawał. Więc nie wiem, czy ja bym się nadawał, no nie sądzę chyba. Kiedy nowy cover Chill Wagonu? Nie wiem. Mija dzień 10, a on dalej o niczym nie wie. Nie wiem, czy to się tyczy mnie, czy kogoś innego, nie będę wnikał. Rybki, cipki, kafle, wafle z jego stara sra do kibla. Wiem, że próbujesz też twórczością mi imponować. Całkiem nieźle zaczynasz, ale może być jeszcze lepiej. Nie martw się, nie poddawaj się, bo warto walczyć do końca. Jaką masz maskę pod sieci? Nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić. Chill Wagon, ciuciu. Okej, Chill Wagon odjeżdża. Proszę wsiadać. Jaka jest twoja brama domyślna? Brama. Jedyne, co kojarzy mi się domyślne, to przeglądarka.
No aktualnie jak mi chodziło o przeglądarkę, to mam Firefoxa domyślnego, ale... Cóż, brama domyślna. Mówiłem, pewnych rzeczy tak nie sprawdzam, żebym tak od razu wiedział. Jak będę chciał, to że sprawdzę, jaka jest domyślna. O ile coś się nie zmieniło. Ja tu wbiegam w to jak w kogo, wo, wo, wo. I kręcę się z tym w koło, wo, wo, wo. Idy mi się tu haszy, wo, wo, wo. Zmieniają mordo w niego zioło, wo. Ja kręcę blanta, co ty chyżo hera z łyżką. Co mam na palcach, już nie byłem, szybko zbyłem. Za 5:12 takt mi mów ty panoramiksie, ej. Ło, 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 szczęka nie lata mi, no, no, no. Ty lepiej wracaj na skład, skład, pojdź typie coś migiem tam wziął. Won, 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 ło, ło, ło. Nie zabieraj czasu, nie pokazuj gęby, ło, ło, hej. I nie ma tematu, skoro poszedł skręty, ło, ło. Czy dobry ze mnie poeta? No powiedzmy, widzę, że naprawdę próbujesz. Ale... Nie no, naprawdę ciekawy, nawet można by to fajnie zaśpiewać nawet. Ała, moje uszy. Ale coś się stało? Ktoś ci puścił coś głośnego, że aż cię bolą uszy? Kurde, to są normalnie... Tacy ludzie to są po prostu... Wredota. Żeby chamsko coś puszczać głośno komuś do uszu. Wampir z Bytomia? Dobrze, nie z Bytomia, a nie z moich okolic. Raczej bym nie chciał spotkać się w twarzą twarzy z wampirem. Setne pytanie. I co teraz? No co? W sumie nic wielkiego. Po prostu muszę je ogarnąć. Wypadałoby skończyć Q&A. No wypadałoby, gdybyś ty jeszcze czegoś nie dał na koniec, że what is information technology? Czyli co to jest technologia informatyczna? Bodajże to jest w skrócie IT. To co się nie mylę, to są te rodzaje przedsiębiorstw, wszystkich przedsiębiorstwa skupiające się w takiej tej branży informatycznej typowo, nastawione na taką branżę związaną z wszelką informatyką, elektroniką tą najwyższego poziomu. Myślę, że to jest coś takiego. Tak samo myślę, że naprawdę, Lordzie Voldemorcie, wypadałoby odcinek w tym momencie zakończyć. 20, ale mimo wszystko wypadałoby zakończyć. Wiem, że w takiej ciemnej atmosferze, ale nic nie poradzę. Słońca nie ma, pada deszcz. Światło nie zapalało, bo będzie mi się odbijało, no, światło w kamerce i będzie mi tylko psuło. No, moją postać by to mi tu będzie psuło. Dlatego w takich trochę ciemnościach. Ale mi tam wcale nie przeszkadzają. Tak samo mi już nie przeszkadza, że odcinek muszę zakończyć. No, ale cóż zrobić. Nie może być nieskończenie długi, no bo to by była trochę przesada. Zatem ja się będę z wami żegnał i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Hejka.